ładna pogoda, ale wiecznie pokręcę coś w okolicy naszej południowej granicy w Zwardoniu. A póki co trasa S1 z Bielska do Węgierskiej Górki. Zapomniałem roweru. Jasna cholera. Rower jest w bagażniku. Mimo tula na dachu. Wy też tak macie, że jak jest możliwość, bo jedziecie sami autem, to bezpieczniej rower w bagażniku niż na dachu? No i jest to, na co liczyłem. Czyli puste drogi i podjazdy też robią się zacne. Oj. Nigdy tu nie byłem, także każdy taki podjazd to niespodzianka. Nachylenie 12%, temperatura powietrza 26,5. Jest dobrze. O, jakieś autko. Pierwszy raz. Jadę taką dróżką, na którą kierują normalnie znaki drogowe z nazwami miejscowości. Ledwo jeden samochód by się tu zmieścił. Asfalt bardzo dobrej jakości. Mega podjazdy, pewnie zaraz zjazdy. Coś pięknego. Zjechałem z tych wąskich ścieżek na jakąś główną. I tutaj również się nic nie dzieje. To, że główna droga, nie oznacza, że nagle ruch samochodowy. Ja jadę asfaltem dalej. Ale gdyby mieć rower gravelowy, górski, to jest tu ścieżka sportowo-spacerowa z Soli Kiczory do Zwardonia. Fajnie, kusząco wygląda. Z tą ścieżką spacerową, gravelową wiele jest do stracenia, bo właściwie na szosę chwilę później jest odbicie w lewo drogą asfaltową i teren wydaje się podobny. O proszę, a tu mamy dworzec, wejście na dworzec. Żałowałem, że nie mam gravela na tamtą ścieżkę, a tu w sumie tak samo, tylko jadę asfaltem. No genialnie. No jest tam dworzec faktycznie. Dworzec w lesie. Fajna sprawa. Muszę nawet bociany. Siedzą się, ludzi nie boją. Tutaj niemal asfalt się skończył. Dosyć niefajnie. Na szczęście podjeżdżam, nie zjeżdżam. Tutaj czuć wiaterek. Wiem, że dzisiaj będzie wiało i w sumie nie doświadczam za bardzo tego wiatru, bo cały czas gdzieś w górach jestem osłonięty. Dosłownie tylko go widzę na szczytach drzew. Aj, koło ślizga. Ustanąłem na pedały. Nachylenie 15%, 16 nawet. A mało asfaltu, dużo żniwo. Kiepsko. Ale już dobrze. O. I dojechaliśmy na stację narciarską. Rachowiec bodajże.
właściwie tą ścieżką gravelową wyjechalibyśmy w tym samym miejscu, także nic straconego, mając rower szosowy też da się dojechać. Jeździłem tu parę razy na nartach. Tu jest jedna część stoku, a tu jest kolejna, na której nigdy nie miałem okazji być, bo zawsze była zamknięta. Górale nie potrafią się dogadać co do własności ziem. Wyciąg narciarski jest, ale chyba tylko ci najstarsi górale pamiętają, kiedy ostatni raz był otwarty. Schronisko PTTK w Zwardoniu, raczej lata świetności ma już za sobą, nieczynne z tego co kojarzę od bardzo wielu lat. No cóż, Zwardoń wymarł całkowicie, jeszcze teraz jak jest droga ekspresowa, całkowicie omija miejscowości. No to... Market. Tutaj market też nieczynny, ale delikatesy były tam. Właściwie moglibyśmy jechać prosto na Wisłę i tam w jedno wzniesienie i potem już tylko zjazd do Milówki i na tą kiepską drogę do Węgierskiej, a pobierać w prawo i zrobić jeszcze taką fajną pętlę. Tu po lewej wzdłuż drogi i rzeki zauważyłem drogę dla rowerów. Wydaje się warta skorzystania z niej. No jak na razie dobrze. Przygotuje ta ścieżka rowerowa. Fajnie mi tutaj na nie prowadzi, ten z rzeka. Drogę zostawiliśmy gdzieś tam z prawej. Ja dla rowerów świetnie to jest zrobione, naprawdę. Do tej pory jeździłem główną drogą, tam jest spory ruch. A tutaj bardzo fajnie się jedzie. W kolejnym odcinku niestety wykonawcy mieli za dużo kostki do ułożenia. Szkoda, że nie asfalt. To podsumowanie. Nie było chęci cisnąć, więc wyszła z tego taka przejażdżka, poznawanie bardziej nowych terenów. Końcówkę to już w ogóle szukałem jakichś ścieżek rowerowych. Pod kątem wypadów rodzinnych wyszło 60 km w nowym terenie, także bardzo fajnie. Jest jakaś kolarzystka pod górę, a za nią koreczek do dupy. Ta ulica przez Węgierską Górkę, ta krajówka jest bardzo kiepskim pomysłem na jazdę. Trzeba tu szukać objazdów. Zapraszam na profil Góry Moje Miejsce, Instagram, Facebook. Cześć!